Pani Joanna na co dzień pracuje w Susku w województwie mazowieckim, gdzie uczy biologii, chemii i fizyki w tamtejszym gimnazjum imienia Jana Pawła II. Przedstawiciele Hydropolis podkreślali, że odwiedziny najlepszej nauczycielki w ich placówce są dla nich wielkim wydarzeniem. Wizyta najlepszego nauczyciela w Polsce to dla nas naprawdę wielka frajda. Pani Joanna, warto podkreślić, jest nauczycielką biologii, chemii i fizyki, czyli tych przedmiotów, które są tematycznie związane z naszą wystawą, więc nie mogliśmy po prostu odmówić sobie tej przyjemności spotkania z panią Joanną. Konkurs na najlepszego nauczyciela w Polsce zorganizowano po raz 15. Zgłoszenie pani Joanny do rywalizacji było pomysłem jej kolegi z pracy. Jak widać, trafionym, bo pedagog została wybrana nauczycielem roku. Nagradzani są w nim nauczyciele, którzy są szanowani w społeczeństwie lokalnym, wykonują dużo rzeczy na rzecz społeczności lokalnych, na rzecz rozwoju okolicy, na rzecz integracji rodziców ze szkołą i wszechstronnego rozwijania uczniów, również poza podstawą programową. Osiągnięć, których dokonała pani Joanna, nie sposób zliczyć. Z całą pewnością wyróżniono ją za włączenie się w działalność innowacyjną w szkole, gdzie pracuje. Założyliśmy pierwszą w Polsce zieloną ładowarkę, czyli takie urządzenie, które darmowo udostępnia Wi-Fi mieszkańcom, plus generuje za pomocą energii słonecznej prąd do ładowania telefonów, tabletów. Podopieczni pani Joanny podzielili się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi idealnego nauczyciela. Perfekcyjny nauczyciel to przede wszystkim nauczyciel cierpliwy, ponieważ jeżeli chodzi o młodzież w naszym wieku, przede wszystkim jest potrzebna ta cierpliwość, żeby nas nauczyć. Przede wszystkim powinien być miły i powinien potrafić zainteresować uczniów tematem. Uosobieniem idealnego nauczyciela jest właśnie pani Urbańska. Jest to osoba bardzo cierpliwa, potrafi nas docenić i naprawdę dziękujemy jej za to. Pani Joanna nie ukrywa, że po zdobyciu tytułu wiele zmieniło się w jej życiu. Odzywają się do mnie instytuty badawcze, instytuty tak wspaniałe jak Hydropolis, uniwersytety, które proszą o współpracę, proszą o konsultacje i pod tym względem bardzo dużo się zmieniło. Mam takie dużo większe horyzonty, poznałam wspaniałych ludzi. Dzięki wizycie pani Joanny w ofercie Hydropolis pojawią się nowe warsztaty dla młodzieży. Pani Joanna przygotowała dla nas warsztaty edukacyjne, które już wkrótce trafią do oferty Hydropolis i będziemy je tutaj naszym gościom szkolnym w wieku gimnazjalnym prezentowali w naszej nowej ofercie. W Hydropolis pani Joanna wraz z uczniami swojej szkoły spędziła niecały dzień. Tytułem najlepszej nauczycielki 2016 roku będzie się cieszyć do października. Echo 24, Piotr Błachut.